wieczór, dzisiaj my wizualnie witam was w kolejnym odcinku Tonego Hołka Trójki i mówię to kolejny raz do znudzenia. Problemy techniczne. Jako, że mam dwa medale, tak, ostatnim razem zamiast medale powiedziałem metale, więc mam dwa medale, złoty i brązowy. Brązowy mam na Skater Island, można tam się rzucić dla rozgrzewki, troszkę polatać. Tutaj jest parę rzeczy, których mi tu wciąż brak, więc może mi się nawet uda coś sensownego zmotać na tym nagraniu. Albo i nie. Albo i nie. Jej. Dobra, przeskoczmy na drugą stronę. Czemu tam się odruchowo robi takie? Przecież tam nie ma ani zakrętu, ani żadnego zakrzywienia, ale co najlepsze... Czyżbym otworzył sobie wyjazd przypadkiem na statek, na zewnątrz? Lubimy takie przypadki, lubimy, czyli tam trzeba się przejechać po jednej z tych, tak? Dobra, olał walkę na punkty. Zobaczmy, co tu się dzieje. Plaża, palmy. Tak. Tu się postać mi utopiła. Tu jest fajnie, przyznam. Co tu jeszcze jest? Tu się da wskoczyć? Ale jak się da, to się nie w ten sposób da wskoczyć. Czy ja tam dobrze widziałem na końcu tego... Nie wiem, jak to się nazywa, to takie wystające, ten pałąk taki wystający przed statkiem. Tak, jest tam punkt, dobra. No to mamy trochę tego. Jeszcze jedno podejście, jeszcze jedna próba. Come on, come on, come on. Tak, rekordowo dużo punktów. Ja wiem. Mnie to jakoś nie wzrusza. Mam teraz statek, jestem zajęty czym innym. Ahoj, panowsku. Tam był domek z drugiej strony, czekaj, ja tam wyskoczę, nie, tu będzie woda, plum. Jak się dostać na tego raila tutaj? Raila, rampę. Nie tak. Czy jak wskoczę tu do ognia? A burning sensation. Yeah. Blast them all. Dobra, drugie podejście. Spróbujemy się jeszcze na tamtą rampę dostać. Nie wiem dlaczego, wydaje mi się, że tam coś powinno być. Ale może mi się po prostu wydaje. No, kończyć. Dobra, dokończmy, żeby spin był cały. Restart competition. Jest otwarte, no to spoko. Czy tam było jeszcze coś rozwalone przypadkiem może? Wow. Dobra, to jeżeli nie w ten sposób, a nie w ten sposób. Ale nic tu nie widzę, nic mi się tu nie łapie w oknie ten. No dobra, to
to tam, tam nie ma tego, co bym chciał zobaczyć. Muszę się rzucić na górę na jakieś żagle. Jak się da, oczywiście. Nie konkretnie o to mi chodziło, ale też jest fajnie. Teraz jak zapamiętałem ten statek jako znacznie ładniejszą rzecz, teraz jak na niego patrzę, to on jest po prostu paskudny. Bo tutaj kolory są jeszcze... A, w budynku jesteśmy szaro-buro, okej, okay, jest wszystko takie pasujące do siebie. Od czego on się odbył? Nie kumam. Za długo trzymałem. No. Źle wymierzyłem. Aha. Dobra, czy tu się dało jakoś skoczyć na te żagle? Czy mi się tylko wydawało, że się dało? Dało się. Ale nie na to małe akurat nie chodziło. A na rozpęd. I tu over. Dobra. Jeszcze jedna tura na pobujanie się po statku. I spróbujemy znaleźć ten. Tamten. A, teraz jak to jest rozwalone, to może ten punkt się uda złapać inaczej. Może tu jest coś dziabnięte wtedy i łatwiej doskoczyć. Albo trudniej. Who knows? Trudniej raczej. Dobra. Nikt nie widział, nikt nie widział. W którymś miejscu powinno się tego raila dać złapać. Jak on tu idzie, tak? Na czym mi się postać wybiła? A, tu są te rozwalone te takie śmieszne. Dobra. Ale o tą zabawę, kiedyś tu wrócę po tego punkta. Przeskoczmy sobie na tą nową planszę Tokio, to znaczy nową, ostatnio odblokowaną planszę Tokio, bo chciałbym... Chciałbym. No już, 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 starczy. Chciałbym spróbować, czy może uda mi się tam złapać chociażby brąz. Gdyby tak w życiu się dało cofnąć nieudane razy. Chodziło mi coś, co prawda o coś kompletnie innego, ale i tak jest fajnie. Czemu on to położył? Od razu praktycznie. Znaleźć jakieś miejsce, ładne miejsce do farmu punktów. Nie wiem co teraz fizyka zrobiła, ale okej. Okay. Fizyka w tej grze nigdy nie była mocną stroną. Okej, okay, to sobie później obejrzę, bo zastanawiam się co on zrobił. Czemu on od razu kładzie deskę na maksa w bok? Nie ma.
Jeżeli się zastanawiacie, dlaczego ja tak odskakuję w bok od razu i próbuję złapać tego raila i z tego raila lecieć, to jest coś, co mam zakodowane. To był, nie wiem, Sylwester którego roku, plus minus pewnie tego, co ta gra wyszła. Z kumplem robiliśmy tą mapę i znalazłem jakiś mega spot sobie do czesania punktów właśnie w tamtą stronę idąc. To było ładne, przyznam. To mi się podobało. Pokaleczmy to trochę w tą stronę. I mam tak zakodowane, że w tamtą stronę trzeba jechać dla dużej ilości punktów. Znaczy się na prawo, jak chcesz być dobry. Dammit! No, come on, werdykt, dawać. Nie wiem, ile ja tu punktów muszę wyczesać. Coś czuję, że dużo będzie podejść do tej planszy. Bardzo dużo będzie podejść do tej planszy. Ale jak ja to wtedy robiłem? Tu jest logiczne, to. Tutaj na to. Tutaj można się ustawić bardzo ładnie. Tak, to też jest logiczne. Okej, okay, już wiem, o co chodziło z tym rajdem. Retry. Dobra, retry. 103 tysiące punktów. Jakbym to wylądował, to by było w sam raz tyle, ile potrzebuję. Kompletnie nie kumam, dlaczego postać czasem i nagle zaczyna... Odbijam się od tekstur, bo to jest takie pro. Dlaczego nie skręciłeś w prawo, cepie głupi? Jest już lepiej. Czy ponad 100 tych tysięcy punktów wystarczy na jakieś medalowe miejsce? 90? Nie uda mi się teraz tego na nagraniu drugi raz powtórzyć, albo... Oczywiście.
czemu nie lecisz w prawo, tylko zaczynasz się obracać w prawo? Przyznam, że to dla mnie jest znacząca różnica. Nie! Zakończyłem to z niesmakiem, szczerze powiedziawszy. Dobra, jeszcze jedno podejście. Może się uda? Może się uda. I znowu. Każe mu się wybijać w prawo, to on się zaczyna obracać w prawo. Tak powinien, czy mógł sobie tam nawet zrobić, czy jak mu tam jest... To jest coś, co on mógł sobie zrobić w momencie, jakbym nacisnął klawisz w prawo już po wybiciu się, a nie przed wybiciem się, bo to jest znacząca różnica. Tak, panowie, w żółtych koszulkach? Papić, brawa, papić. Probejoc! Fajnie by było, gdyby nie zapał w monitorach. Dobra. Audio odnosi się to naprawdę irytująco. The cruise ship, yeah! To jest... Tak, oczywiście, że save game. To jest jedna dodatkowa plansza, którą sobie obadamy za moment. Za chwileczkę, po napisach. Dziękuję za uwagę. I hej! Jesteśmy z powrotem. Część level i dorzucamy jeden, ten jeden, jedyny bonusowy level, o ile dobrze kojarzę. No swimming. Well, don't just sit there. Nice start. Ciekawe, czy... Tak, to trzeba zaimponować laską, czy coś? Ciekawe, czy ktokolwiek ze skaterów kiedykolwiek zrobił na tyle, żeby móc sobie takim jachtem pośmigać. Fit Temptation, nie mogłem się oprzeć oczywiście. Star Spangled Splatter. Would it help if I held your deck for you? No pewnie. W tych swoich kanciastych rączkach. No oczywiście, że tak. Dobra. God save the cake. Tak jest kolejne.
A, to już było. Myślałem, że się skończył w tym momencie. Szczerze powiedziawszy, wieki temu tu byłem i nie do końca pamiętam. Gdzie jest? Tu jest początek tego. Czy tu się da wjechać? Skoczyć właściwie? Po tego... Chciałem powiedzieć skill pointa. No właściwie skill pointa, tak, to jest skill point. Jak tu wpadnę do basenu, to pewnie... Tak, nosy mi będzie. To jak się po tego skill pointa człowieku tam wbija? No to było proste. Teraz dopiero zaimponowałem dziewczyną, nie? Dziewczyny, czujecie się po zaimponowaniu jak? O, oranżeria! Tam w oranżerii coś głupiego się robiło. O ile mnie pamięć nie myli. O, come on, lecimy. Let me know when you do something good. No, 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 come on. Tu była pewnie jakaś misja, tak? Dobrze pamiętam. I could do that. Show me more. Te tu nigdzie nie widzę, chyba że się mylę i jest za nami, ale chyba nie jest. To te powinno być gdzieś dalej w takim razie. Tam jest E, więc te ominęliśmy. Gdzieś tu jest T. A ja nie widzę gdzie, tam jest, u góry. Okay, jak się dostać teraz tam? Nie ma po tego rela u góry? Nie, 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 nie. Tu, zostań na pokładzie, zostań na pokładzie. Okej. Czyli ten rail, tak? Getting there. Nie do końca to. Dobra, nie, zbiorę tego skate'a i kończę z tą planszą. Znaczy, na teraz. Nie, nie, nie. O, jest. Myślałem, że będę musiał robić jeszcze jedno podejście, dlatego tak powiedziałem. Ale teraz mogę skończyć z godnością. O, i nie wypadłem na koniec, ojoj.